Serdecznie witam wszystkich kolegów. Tym razem jesteśmy na posesji kolegi Krzysztofa Pruskiego w miejscowości Serby pod Głogowem. Kolegę Krzysztofa, jak widzimy tutaj, odwiedziliśmy tylko kilka dni po tym, jak byliśmy z wizytą u kolegi Jurka Szcześniaka w Koszalinie. Tam był śnieg, kilkanaście centymetrów wręcz go było. Tutaj widzimy, że jest słońce i panują warunki wręcz wiosenne. Tutaj kolegi Krzysztofa Pruskiego chwilowo na filmie nie mamy, ale za chwilę go pokażemy. Pokazujemy teraz jego gołębniki, jak to wygląda posesja. Teraz przejdziemy właśnie tutaj do części, gdzie się kolega Krzysztof znajduje. Tutaj właśnie widzimy, kolega Krzysztof wganiał gołębie, aby nam je pokazać. I teraz przejdziemy i on o nich nam więcej opowie. O, tak właśnie widzimy, wygląda w dniu dzisiejszym kolega Krzysztof Pruski. Nazwiska tego nie trzeba szczególnie przedstawiać, gdyż znany jest z sukcesów, który w sporcie gołębiarskim osiąga. Takim największym jego sukcesem, tutaj właśnie może pokażę puchar, to było osiągnięcie tytułu pierwszego wicemistrza. Tu widzimy właśnie w kategorii B w 2005 roku. Tutaj oprócz tych tytułów, które już możemy zapoznać się z nimi na stronie internetowej, kolega Krzysztof w dalszym ciągu na poziomie oddziału, okręgu i regionu osiąga bardzo dobre wyniki. Większość gołębi, które posiada w swojej hodowli, tutaj też widzimy jeszcze inne puchary, pochodzą z takich szczepów jak od Houbena, od Josa Tone, są to też gołębie od Raula Xaviera Verstretów, są też tutaj gołębie Petersa, są gołębie Marty Van Gerta, Jansena, tak, Jansena od Pita Mandersa pochodzące, ale o tych gołębiach powie nam sam kolega Krzysztof tutaj sam więcej. Proszę bardzo. To są gołębie głównie sprowadzone na początku, jak zakładałem tutaj hodowlę. Te, które są hobeny, tak? Tak, te tak. Tutaj. Tutaj widzimy. Te reklamy takie. Te plansze, które tutaj mamy z podróży. Z tymi hodowcami. To jest wszystko 9,8, 9,5 gołębie. Z tych lat. To są tak, bardzo zasłużone gołębie. Tutaj, jak ja na nie mówię, dziadkowie siedzą w tych gojnikach i tu pokażemy kilka zasłużonych dziadków. Natomiast nowe nabytki to są gołębie od Michela Van Linta. Tutaj widzimy właśnie, tak, jak to jest szalony kolega hodowca. Wygląda, tak. No i oprócz tego gołębie od Marcela Sangersa, które no, już całkiem nieźle zaczynają się tutaj w Polsce. To są Kaufmany, chcieliśmy tylko kolegom przypomnieć. No nie, to nie tak bardzo, bo to moje gołębie opierają się na Super Bryderze, a to jest gołąb Jansen i to jest numer jeden gołąb rozpłodowy Marcelka. Dopiero do tych gołębi, jak Marcel już miał dość dobre sukcesy, to sprowadził gołębie Kopmana i to krzyżowo. I sam sobie te gołębie sprowadzałeś, tak? Nie byłeś na rynku wtórnym czy od kogoś, tylko po prostu sam osobiście jeździłeś. Tak, tak? Czego tutaj dowodem właśnie są te liczne fotografie, które tutaj mamy z podróży. Tutaj widzimy wszystko. Aha, jeszcze nawiązując do podróży, ty też podróżowałeś z tego co wiem po Ameryce Południowej, nawet u hodowców tam byłeś, tak? Tak, tutaj mamy zdjęcia. No to pokażmy właśnie, bo są ciekawostki takie właśnie. O, to jest w Peru hodowcy. Tu widzimy, tak. Jak tam wygląda sport gołębiarski? Tak jak u nas? Nie, takie liczne hodowce tam jest są? Tylko 60 hodowców, wtedy co my byliśmy, to było 60 hodowców. Do klatek wkładają gołębie, na zmianę wywożą, dzisiaj ten hodowca, potem tamten. Ale loty są ciekawe i tu nawet jest, tu jest fajnie pokazane. O, proszę bardzo. Ciekawostką jest to, że większość hodowli jest wokół Limy. Tam nie pada śnieg. Lima to stolica. Tak, stolica. I te gołębie są, proszę bardzo, tu jest. Po raz pierwszy wypuszczono gołębie z miejscowości La Merced, która leży 250 km od Limy. Są to peruwiańskie Andy. Gołębie wypuszczone na wysokości 775 metrów. Nad poziomem morza. Tak, i po drodze musiały mijać Andy w wysokości 5000 metrów nad poziomem morza. A tam leży jeszcze wieczny śnieg i królują lodowate wichury, tak jak tutaj jest napisane. Tak, na tym. Tak, to jest niesamowite takie doświadczenie. No gołębiki otwarte, bo cały czas ciepło. W tym pasie nad oceanem, gdzie leży Lima, przez cały rok nie pada ani jedna kropla deszczu. Śniegu też oczywiście nie ma, także tak, przez lęki to mają pewnie cały rok. Tak, oni nie używają żadnych lekarstw. Kompletnie? Tak, kompletnie, dlatego że on mówi, że co by nie przywieźli, to w tej takiej suszy, w tej temperaturze gołębie są super idealnie zdrowe. No i to są tacy zapaleńcy, którzy mają dużo pieniędzy i kupują bardzo dobre gołębie, chociaż grają tylko tak. Rozumiem. Tak, ale o tych gołębiach to będziemy rozmawiać może później, kiedyś się wiesz, opowiesz tam o swoich podróżach. Natomiast teraz więcej byśmy powiedział nam o swoich tak, tutaj gołębiach. Tak, pokażemy kilka takich gołębi. Dobrze, to gdzie przechodzimy, w którą stronę? Tutaj. Dobrze. Tu widzimy w miejscu, gdzie byliśmy, jest to miejsce służące do spotkań z kolegami. A tutaj przechodzimy bezpośrednio już do gołębników. Tak, jest gołębnik. Kolega Krzysztof, to pokażemy tutaj, o właśnie, jak wygląda. Jest tak na zielono trochę
kolorystyce zrobione. Tutaj mamy też opisane, jakie to są gołębie, Rauxhaver, no, to sztretę. Nie tylko, to tylko sobie. No tutaj w celach już są, one masz młode, tak? Z tego co widzę? Tak, ale takie małe, a gdzie nigdzie jeszcze nie mają jaj. Aha, rozumiem. Co, jakiego gołębia masz teraz tutaj? Zaczniemy od tych starych dziadków, to jest 547. To jest gołąb fersztretę? To jest Hoben. Ci, którzy tak? mają te gołębie, doskonale znają tą linię. Na stronie internetowej zdjęcie tak. chyba ale jego jest, tak? Ale niektórzy twierdzą, że to jest... To na stronie internetowej jest zdjęcie tego gołębia? 547 chyba tak. Tak, a już nie pamiętam. Ale to jest jeden z najbardziej zaszczytnych gołębi. Niektórzy mówią, że najlepszy. Tak. Jego dzieci i wnuki po 13 i więcej konkursów. Niesamowity goł. Gołębie Krzysztofa Pruskiego, tak jak chciałem powiedzieć, sprawdzają się też w wielu innych hodowlach i możemy u innych hodowców też się znaleźć. To jest dziadek tak zwany mały, zwany, tak go niektórzy nazwali bezmalutki. Jak? To jest mały Hoben 443. Tak. Teraz ostatnio hodowca dzwonił. Tak, tak. To jest gołąb 98. Dzwoni teraz hodowca spod Krakowa. No to ma córkę tego gołębia i po tej córce na 500 km miała w oddziale 14 minut wyprzedzenia nad drugim gołębiem, a na innym locie rejonem, 3 oddziały, to miała 16 minut wyprzedzenia. Także niesamowicie dobrze i córka tego samca to była jedna z najlepszych gołębi rozpodowy u kolegi Roberta Stolarczyka. Z jakiego oddziału? On jest o Kręgleźnica. Aha, to też ale wspomnij. Niestety mu ten gołąb zdechł. No zdarza się. Tak, także to był taki bywowy. A tutaj na przykład jest gołąb. Pokażemy. Tak, jaką ciekawostkę. O. To jest gołąb z wymiany. Przez to, że jest trochę hodowców w Polsce, co sprowadzają naprawdę dobre gołębie. Wymieniacie, a teraz tak, czyli od kogo, z kim go wymieniłeś? To jest akurat gołąbek od braci Łepów. To jest samiczka. O, Krzysztofa i Ireneusza. Tak. I oni sobie biorą, zaraz pokażemy takiego kopmana ode mnie. Natomiast to jest. Tu pokażmy go, to jest Heberek. Bardzo Heberek, późna samiczka, tak? I przez to, że właśnie bracia Łepów. To jest chyba mi się zdaje, ksiądz Kostosz miał w hodowli swojej. No to dużo ksiądz zaczyna mieć, ale akurat to oni mają tutaj z tych najlepszych gołębi, bo to było po Pancho Jerry i po Championie i sparowali to razem i ja mówię, no to takiego samczyka mogę wziąć sobie, a samczyk okazał się samicą, ale to lepiej, bo na dzień dzisiejszy mam trochę samców za dużo. Rozumiem. To jest bardzo dobra kombinacja i będziemy próbować, co z tego będzie. Jeszcze tutaj chciałem zwrócić uwagę na szczegóły konstrukcyjne gołębnika. Tu widzimy, jest wszystko na drewnianym ruszcie. Ruszcie umieszczono około 20-30 cm nad ziemią. Tam jest betonowa posadzka? Tak, betonowa. Pod posadzką jest 5 cm stropianu. Czyli jest zaizolowane. Podobne gołębniki, z tego co widzę, to jest typowy... Gerca, Williama Gerca z As. To jest idealny projekt Jostone. Aha, to jest stare okolice, to wszystko tamte okolic. No. Tutaj, potem tam te pomieszczenia. Także widzimy, ruszt 20-30 cm nad betonową posadzką, pod nią jest styropianowa warstwa izolująca. Tak, tak oprócz tego papa. I tak sprawdza się to? Tak, tak, sprawdza się, to jest niezłe, myślę. To jest nowy nabytek. Tak, to jest kompan, syn Mr. Ermerven. To właśnie... zdjęcie mamy jego. Tak, na lodowodach też Krzysztof je tak, umieszcza. Tak, to jest właśnie fajny gołąb. Już pierwsze gołębie zaczynają się tam pokazywać też w Polsce i u mnie. To właśnie po tym samczyku mam tu masz... na wymianę tego widzę od dobrego metru. To tutaj jest samiczka. Niektórzy twierdzą, że to jest córka najlepszej samicy rozpłodowej, znaczy najlepszej córki. To jest też kopmanka, to jest po Young Dream. Super samiczka, bardzo ładnie, to jest Young Dream. Dzieci i wnuki leciały w Afryce w tym roku całkiem nieźle u Kopmana. Tak, $1 million jest, to muszę zobaczyć na stronie. To jest po Blue Energy, a matka jest Young Dream, córka Kleiny Dirk. Także też bardzo fajna kombinacja. O, tutaj w tym roku, ci co się interesują, to wiedzą, że całkiem nieźle Xavier poleciał. I z moich starych gołębi, no to tam dużo hodowców zna te gołębie, a to jest nowy nabytek, zeszłoroczny. To jest syn Magiko. Czyli półbrat Magiko w tym roku dał lotnika tam narodowego, bodajże w Młotych, już sam teraz nie pamiętam, super i to jest właśnie półbrat gołębia, ale ja go tylko dlatego kupiłem, że to jest typowy stara linia Uno, czyli to jest to, co u mnie najlepiej się sprawdzało. Uno, to się, jakich gołębiach się od Fersztety najlepiej sprawdzało? Stare gołębie, czyli te, których już dzisiaj nie ma, bo jak ja patrzę u siebie, to ta linia Uno u mnie jest bardziej rozbudowana niż to, co u niego zostało, ale to dlatego, że my gramy do 700, a on gra od 700, powiedzmy, no. Dlatego tutaj to są, czyli dzieci bolidy i tak dalej, to były super gołębie. Rozumiem. Tutaj obok masz jakie gołębie tutaj? Tak, to jest to samo prawie, że wszystko, ale pokażemy też na przykład gołąbka bardzo... Widzieliśmy, były w zielonych kolorach cele obmalowane, tutaj są na przykład w kolorze niebieskim, tak? Tylko w zielonym jest. Poszukamy go teraz. Chciałem pokazać też bardzo fajnego gołąbka.
też bardzo zasłużonego. O, zadymiasz. Ten gołąb jeszcze nie jest parowany. Tak. To jest stary samczyk. On ma 11 lat. Czeka, aż będzie cieplej. I to co jest za rasy? To jest też Holben, ponieważ to jest też jeden z bardziej zasłużonych gołąbów. To jest 711. Super Holben. U Roberta Stolarczyka trzecie miejsce na olimpiadzie w Poznaniu to wnuk tego gołębia. Potem nie jestem pewien, czy to było 3 albo 4 lata temu u Staszka Barłoga pierwszy gołąb w Polsce, samica, to również wnuczka tak. tego... Kolega Barłog z Kazimierzy Wielkiej, tak? To jest super gołąb, z tego gołębia bardzo dobrze lecą gołębie. To jest widzę niebieski gołąb, a który to jest rocznik, przypomnij? To jest 01. A, rozumiem. Także on nie jest... A z czym go teraz chcesz parować? On jest typowy, będzie na Holbeny, bo to jest tylko do rozpłodu. Zresztą on tylko 3 mutki dał. A jego brat to jest 18 i po jego bracie jest, czyli jego brat jest, jest dziadkiem samicy, która jest trzecia w Polsce w rocznych u Darka Glinki z Grójca spod Warszawy. To jest prawie czysty Holben, dlatego że ojciec jest po 718, a matka to jest 509 razy moja 446, czyli 75% Holben. Tutaj kolega operuje numerami, ale to tak, jeżeli no ktoś wejdzie na... Tak, którzy wiedzą, nie, tak, na stronę internetową można wejść i zobaczyć te numery i się zapoznać szczegółowo. Tak, bo to jest jeszcze też stara linia Verstretę. No. To jest wnuk milionera. Ja miałem u siebie syna milionera, tak. A też miałem wnuka milionera. I ten gołąb z drugiej strony ma najlepsze gołębie z Uno, te co ja miałem u siebie, dlatego też tego ptaka wziąłem. Po nim też nic na przykład nie leci bezpośrednio, dopiero wnuki. Aha. To jest już któryś przypadek Verstretę u mnie z tej starej linii. Są takie typy, że no niestety człowiek chowa, lotuje od razu, giną, dopiero pokazują ktoś się coś drugim, miał, mówi, słuchaj, pokoleniu. Z tego mi leci, z tego dopiero ja zaczynam sobie zostawiać, nie do lotu, tylko ściągnę do rozpłodu. Także po nim na przykład nic do lotu już nie spuszczamy, tylko do rozpłodu. Rozumiem. Widzimy te gołąbki? Tak. I tu na przykład bardzo zasłużone gołębie, które są z roku 95, były pierwsze, czyli Jostone. To jest klasa, już oryginałów nie ma, tylko to jest czysty 100% Jostone, ale już u mnie wyhodowany. Tak. To jest, ci którzy też właśnie znają, to wiedzą, 811 razy 633, numer 1 para. To jest mój 517, on był pierwszym lotnikiem okręgu, szóstym lotnikiem regionu, w B miał 9, jego syn miał 15, jego brata syn 289 w B. Ja mam jego córki tutaj na gołębniku i też syna i też bardzo dobrze lecą. W zeszłym roku tam po 10 konkursów, ale na razie jeszcze nie było takiego, który by przerósł tamte, no, jeżeli chodzi o prędkość. To na razie pokazujesz nam wszystko rozpłodowe gołębie. Tak, to jest oczywiście. Rozpód, bo na górze mamy. Teraz może przejdziemy do lotników? No jeszcze tylko pokażemy tam. Dobrze. Nowego. Teraz przechodzimy na drugą stronę gołębników. Też rozpłodowy. Też rozpłodowy. Zobaczymy, co tam kolega Krzysztof nam chce pokazać. Mamy trochę Jansenów i innych różnych gołąbków. Te, co były od Sony van de Gel, tak? Tak. Tak, to są takie rysy. Tutaj... Tu widzimy, w innych kolorach są, jak się nazywa, już widzimy cele tak. zrobione. Tak, tutaj mamy też różne takie... Gołębniki też zbudowane tak samo jak po tamtej stronie. Pokażemy coś fajnego, coś nowego. To jest właśnie z nowych gołębi Marcel Sangers. To jest właśnie to, co mówiłem. To jest syn Super Breedera, czyli czerwonego, który był numer jeden rozpłodowcą u Xaviera. I... On jest... U Xaviera Fersztetta, on z Marcela Sangersa. Tak, tak. A matka tego gołębia to jest Kopmanga, tak jak tam wspominałeś właśnie. Czyli to jest tak pół na pół. Ale ten gołąb też już daje super gołębie. Jego syn u mnie był pierwszy na oddział, jego wnuk był pierwszy na oddział, a w Warszawie też u Darka, chyba dwulatek, ma 10 albo 9 konkursów też z tego gołębia. Był u mnie hodowca latem, zadzwonił i coś i mówi, czy mam coś z niego. Ja mówię, że mam. On mówi, to zaraz przyjadę. I na drugi dzień, czy po dwóch dniach przyjechał, już teraz nie pamiętam, ale tu gdzieś od Poznania. Bo nie pamiętałem, ale się okazuje, że jak ja go kupiłem w 7 roku, to w 8 on kupił jego syna, to był po nim i po córce złotej pary. Tak są teraz, w tym roku sparowane. Córka złotej pary, to złota para, to wiedzą, to są właśnie gołębie Jansen od Mandersa. To mówi, że rewelacyjnie. Wszystko mu szło z tych gołębi, no i samczyk mu uciekł nad głową z woliery. No zdarza się. To jest ten urok trzymania w wolierach, tak się co jakiś czas straty są. Gołębnika mu sami zbierali po wszystkim. Także właśnie tu pokażemy, o, tu widzimy. To jest już zasłużona też samiczka, która daje fajne ptaki, to jest właśnie córka złotej pary Jansen od Mandersa. To był mój 177 i samica 175. Wszystko są na oryginalnych obrączkach Pita Mandersa. To były super gołębie. Tu mamy jeszcze. O, tu jest super para
Hoben się gania. Ten ciemny? Tak, widzimy go. Tak, to jest wnuk, to jest wnuk moich gołębi już, 547, 711. On daje super gołębie, jego córka trzecia w okręgu, w maratonie i tak dalej, ale ich syn najlepszy wdowiec w zeszłym roku u mnie, właśnie tej pary. To jest 446, właśnie córka Ronaldo, wnuczka Rico, super Hobenka, ona daje już u mnie gołębie. U Arka Bittnera jej syn bodajże. Arka Bittnera ze Swarzędza, tak. Żeby nikt nie pomylił, bo nazwisko jest dość popularne. On ma po niej i po tym 119. O, 119 to jest taki typowy wariat. Chodźcie. To jest go strasznie dzikusek. Ojej. To 119 syn Sylwestra, też chodzi. Też super gołąbeczek. I to właśnie ta para u Arka tam ma fajne gołębie, ale ta samica już z innymi samcami dała super gołębie. Właśnie między innymi na przykład po tej parze też ma Darek Glinka i też super mu dają. Patrz, jak samczyk namiętnie samiczkę dziobie. A on jest u mnie już chowany, to jest wnuk moich gołębi. Właśnie tych rozpłodowych. Tutaj mamy... Teraz masz jakieś potomstwo tutaj na sprzedaż, będziesz miał z tej pary? To znaczy z tej, no trudno powiedzieć, bo to już jest prawie wszystko zamówione. Aha. Bo to pierwsze idą dwa do... jeżeli pierwsze dwa mutki wyjdą, to idą do na głębi klotowy. To jest bardzo dobry. To jest wnuk czerwonego właśnie od Sangersa, tego super brydera. Dwa razy jego babką jest Red Lola. Jedna z najlepszych samic. Trzy podstawowe gołębie dzieci czerwonego. To była Red Lola, Meli 715 Płowa i Tommy Gun. Ja po tych trzech gołębiach udało mi się kupić gołębie i mam je tu i będziemy testować, ale jego na przykład córka to najlepsza moja samica. Superowo mi latała, o jaki nerwowy. On już jest sam teraz od 3 dni, bo są dwa małe mudeczki i zabrałem mu samicę, będzie przeparowany. On teraz dostanie pokrewieństwo, bo on jest dwa razy jest Red Lola, wnuczka czerwonego, a dostanie córkę Meli 715, typowy taki inbred do rozpłodu gołębi. Rozumiem. No, a tego pokażemy, bo on jest ładny i dobrze się prezentuje. Tego pokażemy, tego super czempiona. O, to jest właśnie ten ciemny, który daje już super gołąbki. I on jest wnukiem 547, on jest wnukiem 981 Lincolnowy, 711 i 991. To są, on jest wnukiem moich czterech, czyli dzieci, moich tych starych dziadków, to są jego rodzice. Tego gołęba. Czyli teraz pozostałem tylko jeszcze poglądać twoje gołębie na dzień dzisiejszy lotowy. I tam też przechodzimy. Wszystko wygląda. Tak widzimy, wyglądają z góry, tam gdzie się mieszczą gołębie lotowe kolegi Krzysztofa. Tu widzimy pora czyszczenia, tu widzimy wyciągnięty ruszt. Tu kolega nam pokazał nowy gołębnik, tak? To nie jest nowy, tylko przebudowywany. Tylko tak, przebudowywany, to jest gołębnik samic. Widzimy błazeria, dlatego, że w mieszkaniu. Bo to jest gołębnik samic i tu zawsze było strasznie wilgotno i ciekawie. A Gerard jak był u mnie kopnął. Tu widzimy świetlik u góry, jest ładnie tak, zrobiony. Jest taki duży zrobiony i tu po olimpiadzie Gerard był tutaj u mnie chwilę na gołębnikach i właśnie on ma też wszystko murowane i wszystko ma obite bazylią. Ja też tutaj widzimy to Gerard Kopman osobiście, tak? To zawidzimy. Tak, i on mówi, żebym spróbował, że może to poprawi, dlatego że tu ciężko było z samicami. Ciężko było stworzyć. Taki... metalowe ruszta, tak? Tam? Tak, to tak było cały czas. Jak jest tu, bo tu jest ta przegroda, te drzwi rozsuwane, czyli tu siedzą samice, tu jest jeszcze na pół przedzielone, tu siedzą samice i tu siedzą samice. Stąd otwierasz się do góry. Tak, tu idą w górę. Tutaj widzimy, że tak mają wylot, tu będzie zorganizowany. Tu mogą sobie wyjść. Przychodzą do samców, tam się gdzie nie otwieramy. Tak. Bo gołębie zostały wdowce dwa dni temu puszczone w pary. Przejdziemy zobaczyć tutaj dalej. Tak. Teraz. Będzie zadyma, bo są głodne, ale to nic. No to nic. To jest gołębnik wdowców. Tak wygląda gołębie zostały dwa dni temu puszczone w pary, ale nie zamykam w klatkach. Tylko parują się same, bo mi nie zależy. Podobnie jest ruszt zrobiony. Tak, to jest bardzo wysoko, to jest tak. Prawie 40 cm, także jest bardzo wygodnie, raz w roku tylko sprzątane. Tu jest bardzo dobry wdowiec. Ciężko zobaczyć. Ale tak widzimy, gołąbki sobie tutaj siedzą. Cele mają kolorowe, odznaczone. Tak, no i trzeba powiedzieć, że... Tu wlot możemy zaobserwować. Teraz właśnie przez ostatni czas gołębie nie dostają żadnych kuracji, ponieważ wysyłam gołębie do badania, tak jak... Tak jak widzieliśmy na filmie w Knurowie, akurat trafiliśmy na badania gołębi.
kolegi pruskiego. Tak, i właśnie pani Patrycja stwierdziła, że są zdrowe. Pozdrawiamy panią Patrycję przy okazji. Tak, pozdrawiamy. A co to? Śnieg pada? Albo grad? Grad zaczął padać właśnie. No, dopiero co pogodę chwaliliśmy, a się okazało, że za wcześnie trochę. Tak, i dlatego ja już teraz nic nie robię, bo to jest... Tak. Także tu widzimy, tak gołębie lotowe spędzają zimę. Tak, jest, do lotu jest... Ile masz tu gołębi teraz gdzieś? 68. 68 gołębi. Jeszcze raz pokażemy, jak wygląda wszystko. No, góry zostały przerobione, teraz okna ustawione. Tutaj też świetliki widzimy właśnie, też są porobione. Także jest bardzo jasno w gołębniku teraz. Dlatego, że to jest gołębnik północny. Tak. To nie ma słońca, tylko ten przez... Czyli jak najwięcej trzeba dorobić im tutaj świetlików, żeby jak było w miarę jasno. Z drugiej strony też masz gołębnik? Tam są młody. To przejdziemy tam teraz. Tu właśnie jesteśmy po drugiej stronie gołębnika u kolegi Krzysztofa. To jest młody gołębnik gołębi młodych, ale on będzie przerabiana podłoga. Widzimy. Jest tu taki będzie, klasyczny rusz metalowy. Tak, a teraz taki sam zostanie? Nie, kupiłem drewniany? Oryginalny z Belgii przywiozłem. Ale drewniany? Tak, drewniany. A drewniany będzie? Taki cztery ruszta i on tu będzie szedł tak przez środek, a tu będą takie paski, jeszcze płyty, żeby ten kurz to są to, tu będą jak się nazywa? To jest młodzież. Młodzież. To jest gołębnik młodych gołębi. Tak. Tu są młode gołębie i właśnie tu są moje klatki, które wzór jest ściągnięty. Proszę z Belgii. Sobie zobaczyć. Tak, tu sobie siedzą, tu się wciąga całą tą deskę. Można z przodu. Nie ma sprzątania, także raz w tygodniu u młodych. Także widzimy, ta górna część jest luźna. Tak, to jest pod, wyciągane. Tak. I można sobie, jak się nazywa, posprzątać. Tak, tu jest duża odległość, żeby nie przerastało nas. To widzimy tu, o właśnie. Jeszcze raz pokażemy ruszt, jak wygląda. Tak, to jest teraz, wszystko też wysoko, tak, tak 40 wysoko, bardzo wysoko, także raz w roku jest tak, tutaj obok są. Drugi taki, o tu już są jakieś kilka gołębi. To są zamczyki luźne. W tym roku mam tyle, to jest wszystko rozpłodowe gołębie. O, to są, ten na wprost jest właśnie ze złotej pary Jansen, ten taki mazany. Tak, o, to jest ten dziadek, 177, tak. To jest super migo. To jest jego córka, super lotniczka, już nie niesie jajek, 03 rok. Bardzo dobra samica. O, ten niebieski, jego wnuczka miała 7 konkursów, młoda w Krakowie u kolegi. To widzimy go tak. Tutaj. A to jest syn Uno. O, ten taki niebieski stary dziadek już od 2 lat nic nie lęknie niestety. Mm-hmm. Tak, także tu mam trochę za dużo tych samczyków i widać jakie to już szaleństwo. No, bo to są luźne. Luźne. I tak samo skonstruowane tak. Siodełka dla nich. Siedziska. No to było podobnie też jak tutaj w poprzedniej części. Tutaj są też... Dobrze. A teraz gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy w takiej części, gdzie są... Te gołębie takie dość drogie, pozamykane. I tutaj taki właśnie... ekskluzywny ten rozpis. No takie boksy, bo tak, zależy, żeby coś... Jeszcze odejdę troszeczkę dalej, jeszcze raz pokażemy, jak wygląda. To jest daleka cela, tak? To jest też samczyk Hoben, którego odkupiłem. Mój kolega na tym gołębiu oparł, można powiedzieć, całą hodowlę. To jest syn 547, razem moja stara pstra 432. A w parze jest teraz z córką Cassiusa od Kopmana. Teraz na aukcji po 8 tysięcy szły siostry euro. 8 tysięcy euro, tak. Tak, tak, tych gołębi. To super taka kombinacja. To widzimy, a to pod spodem jakie masz gołębie? A tu pod spodem jest właśnie ten, co już wspominaliśmy, kupiony. To jest syn Meli 715 od Marcelka. Tak. Czyli Marcel Sanger. Czerwony. Tak, czyli on jest wnukiem czerwonego. A samiczka jaką ma? A parowany jest z wnuczką czerwonego. Tak, czyli typowe gołębie do rozpłodu. Tak, typowy inbred, bo to jest samiczka po tym moim synu. A moja młoda jakieś? Jeszcze nie. Jeszcze nie. One są od 3 dni teraz. Tak. Bo było zimno i one nie chciały się tak parzyć. Nie? Rozumiem. Także tutaj... No dobrze, to by na chyba dzień dzisiejszy było tyle. Tak. Kolegę Krzysztofa odwiedzimy jeszcze w sezonie lotowym, wtedy zobaczymy, jak mu idzie, a życzymy mu, żeby szło mu jak najlepiej. No, dziękuję Także bardzo. Pozdrawiam dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.